Nie 15 lutego, jak zapowiadaliśmy wcześniej, a kilka dni później kolej otworzy przejazd na ulicy Śremskiej. Termin przesunięto z powodu przeszkód, niezależnych od wykonawcy i inwestora, czyli PKP. Chodziło m.in. o zatwierdzenie projektu organizacyjnego ruchu przez Starostę oraz uzgodnienia ze spółką gazowniczą. Władze gminy podjęły wiele prób i starań, by przywrócić ruch samochodowy na Śremskiej. Wydaje się, że dopiero zmiany polityczne w Polsce oraz te kadrowe w PKP spowodowały oczekiwany efekt. Prace trwają, maszyny niwelują teren, zabezpieczone zostały wykopy, mieszkańcy już niebawem odetchną z ulgą.